Witam moi drodzy. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Jurek Wroński. Cześć Jurek. Siemanko, witam Was mordeczki kochane. Trochę dawno go tutaj nie było, no ale sporo planów sportowych, o których zaraz opowie. Także może zacznijmy od roku obecnego, tak? Mamy 2017 rok. Dzisiaj jest wtorek, w piątek bijesz się na gali DSF. Challenge bodajże numer 9. Walczysz tam z zawodnikiem z Portugalii, Janu Cruz. Powiedz mi, co wiesz o swoim przeciwniku, jak traktujesz tą walkę, jaką masz taktykę na tą walkę i jak do niej podchodzisz? Wiem to, że walczył na galach w Polsce, między innymi na FEN, na Spartan Fight, coś tam chyba walczył. Walczył między innymi z Pawłem Biszczakiem, walczył z Tomkiem Gromadzkim, walczył z Arkiem. No właśnie, nazwisko, nieważne. Walczył z kilkoma polskimi zawodnikami, dobrymi zawodnikami i przegrał te walki, to wiem. Widziałem jego dwie walki na YouTubie, ale oglądałem je pod takim kątem, żeby zobaczyć, co z grubsza jakby się dzieje, ponieważ jestem, tak samo jak mój trener Łukasz Rola, przeciwnikiem budowania sobie sztywnej taktyki na walkę, ponieważ walka jest czymś dynamicznym, co się non-stop zmienia, więc jakieś takie sztywne taktyki na walkę są słabe. To jest tak, jakbyś przyjmował taktykę na randkę z dziewczyną, którą widziałeś tylko na zdjęciach na Facebooku. Mniej więcej wiesz, czym się interesuje, no ale nie można przyjąć takiej taktyki, że ci pójdzie dobrze i od razu po pierwszej randce będzie pełen sukces. Tak samo w walce. Widzisz gościa na YouTubie, jego walkę, widzisz, jak się rusza, ale to widzisz z trzeciej osoby, tak? Jeszcze nagrane przez kogoś tam spod ringu, często, gęsto, a tutaj wchodzisz do lin i jest troszeczkę inaczej. Ktoś, kto ci się wydawał na przykład, że ma mniejszy zasięg, może mieć dalszy zasięg tych rąk i nóg, także co wiem o nim? No, że jest silny, że jest na pewno ode mnie cięższy będzie, bo chłop walczy w 86 kg i w 81 kg w tych kategoriach wagowych. Ja walczę w 75 kg. Na tą walkę mamy limit umowny 77 kg. Więc ja idę w górę, to też sobie pozwalam na dzisiaj, pozwoliłem sobie na burgerka i tak dalej, a on będzie zbijał na pewno. No i co, jest silniejszy ode mnie, jest napakowany, więc pewnie będzie chciał rozegrać to na początku walki. Zobaczymy, jak to się ułoży i moja głowa w tym, żeby po prostu się mocno nadział, nie? Żeby się mocno naciął na warszawiaka. Powiedz, Juras, bo z Janu Cruz jest pewien problem. Potrafił się wycofać z walki w dniu gali na przykład i ty mówisz o limicie umownym, a z reguły walczy w wyższych kategoriach. Czy nie boisz się tego, że on po prostu nie podejdzie profesjonalnie na przykład i nie zrobi wagi? I jak się zachowasz wtedy? No to wtedy będę żądał od niego kilkudziesięciu procent z jego garzy. Tak? Jeżeli nie będzie miał limitu wagowego. Jest umówiony limit 77 kg. Ja zrobiłem jakby też krok w ich stronę, bo tam jego menadżer czy menadżerka powiedziała, że on nie zrobi tego limitu, że 77. Ja powiedziałem ok, ale ani grama więcej, tak? Ma być równo 77 i nic powyżej. Jeżeli będzie ważył 8 dych, tak? No to zbijaj wagę, albo kurczę, dawaj mi część swojej garzy za to, że ja będę ryzykował walkę z dużo cięższym od siebie zawodnikiem, bo ja spokojnie ten limit 77 to mam po wypiciu 1,5 litra wody i zjedzeniu śniadania, tak? No przynajmniej o tyle masz komfort. Powiedz Juras, gala DSF-u, dawno nie walczyłeś w Warszawie chyba, z tego co pamiętam. No tak, w Warszawie tak się składa, że gale rzadko się odbywają. No ostatnio mieliśmy kilka gal FEN. Miałem gdzieś tam propozycję w 2013 roku dla DSF-u zawalczyć, ale wtedy troszeczkę nie taka była kwota finansowa i się nie zgodziłem. Nie znaleźliśmy wtedy porozumienia, natomiast tym razem jest wszystko ok. No i wreszcie mam szansę zawalczyć przed swoją publicznością. Na pewno łatwiej walczy się gdzieś poza domem, tak? Bo masz mniejszy stres. Tak naprawdę
gówno cię to obchodzi, czy tam ktoś będzie gwizdał, czy nie gwizdał, czy dopingował, nie dopingował, wychodzisz do walki, robisz swoje. Tutaj jednak dochodzi ten element świadomości, że są znajomi, narzeczona, mama i tak dalej, wujek, ciocia i jest lekka presja, tak? Większa presja niż na wyjeździe. No ale dam sobie radę, no co, jestem dorosłym facetem, nie w takich opałach sobie dawałem radę. A powiedz mi, czy to nie jest też taki pewnego rodzaju komfort, że budzisz się rano w swoim łóżku, pakujesz się, jedziesz na galę, nie ma tego aklimatyzacji, nie ma hotelu, jesz swoje jedzenie, czy to nie są plusy? Można i tak na to patrzeć. Dla mnie, ja lubię wyjeżdżać, dla mnie to nigdy nie stanowiło problemu. Może gdybym walczył w jakiejś innej strefie czasowej, to byłby problem, no ale do tej pory za granicą walczyłem w Irlandii, no to tam się, nie wiem, czas chyba cofa o godzinę, to jest żadna różnica. Guinness robi swoje przed walką, żartuję oczywiście, ale no nie, ja lubię podróżować, lubię wyjeżdżać i taka walka gdzieś tam za granicą czy w innym mieście to nie jest dla mnie duży problem. Zawsze mam taki swój jakiś rytuał, że lubię sobie pochodzić sam, porozmawiać sobie sam jakby ze sobą, nakręcić się odpowiednio, popatrzeć na jakąś przyrodę w tym miejscu, jak jest jakaś góra, to gdzieś tam wleźć na tą górę kawałek chociaż, czy pójść sobie do jakiegoś parku, wyciszyć się, skoncentrować, uspokoić myśli, bo jednak problemem fighterów, czy ludzi, którzy zmierzą się z jakimś wyzwaniem, jest ten natłok myśli, który i tak non-stop atakuje naszą głowę i cały czas mamy tę burzę w mózgu, tak? Co chwilę jakieś myśli inne, kurcze, się spróbują wybić na powierzchnię i być najważniejsze. I tak samo jest przed walką, dochodzi ten stres i te myśli jakby, niektóre gadają głośniej. Po prostu to trzeba wyciszyć, uspokoić się, uśmiechnąć się samemu do siebie, powiedzieć, życie jest piękne, jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie marzyłem, żeby być i to jest cudowne. I robić swoje. Powiedz Jurek, bo coraz więcej walk zawodowych teraz toczysz, kiedyś głównie skupiałeś się na tych amatorskich formułach. Powiedz mi, jakie masz dalsze plany po gali DSF-u i gdybyś mógł trochę opowiedzieć o swoich poprzednich walkach zawodowych. Okej. Podpisany kontrakt z DSF-em mam na 4 walki i przez mniej więcej rok czasu te 4 walki mają się zgodnie z naszym dokumentem odbyć, więc będę walczył regularnie, mam nadzieję, dla DSF-u. Po 4 walkach zobaczymy, tak, jak to pójdzie. Jeśli będę wygrywał, to na pewno jakby moje notowania też pójdą w górę. Przede wszystkim chcę dawać ludziom radość z oglądania fajnego kickboxingu. Zdaję sobie sprawę z tego, że walczę w dosyć ciekawy sposób dla widza, więc tym bardziej chyba jestem cenny dla tej organizacji. Co dalej? No to tak jak powiedziałem, przed chwilą w zależności czy to będą zwycięstwa, czy porażki, to zobaczymy. No ja mam 36 lat w tej chwili, zdaję sobie sprawę z tego, że przede mną już nie ma 10 lat kariery, tak? Chciałbym po prostu wycisnąć ile się da i stoczyć jak najwięcej fajnych walk z ciekawymi przeciwnikami za przyzwoite pieniądze na fajnych galach. Bo całe życie walczyłem amatorsko, te walki zawodowe były z doskoku za przysłowiowe jakieś tam śmieszne garze, tak? Dopiero po jakimś czasie udało mi się wypracować markę, między innymi też dzięki muzyce, dzięki hip-hopowi, bo jestem rozpoznawalny, mam miliony obejrzeń na YouTubie wszystkich moich teledysków, jest nie wiem, z 50 baniek albo z 30 nabite, nie wiem, nie liczyłem tego dokładnie, ale jest dużo. I po prostu to wzniosło moje notowania ku górze, tak? No i tak, 4 walki dla DSF-u, a później zobaczymy, co będzie za rok. Może przedłużymy kontrakt i będą kolejne 4. Czas pokaże. A jeśli chodzi o moje ostatnie dokonania zawodowe, to w zeszłym roku stoczyłem 4 walki zawodowe dla różnych organizacji. 3 z nich wygrałem, 1 przegrałem na punkty po wyrównanym boju z najlepszym zawodnikiem, jaki jest w mojej kategorii wagowej w Irlandii, który ma stoczonych około 60 walk zawodowych w Muay Thai i ponad 20 w K1, więc on ma rekord około 80 walk zawodowych, z czego w zasadzie chyba wszystkie wygrał, nie? Lub zdecydowaną większość wygrał. Wiem, że w K1 na 21 walk stoczonych ma 20 wygranych. Jak ja wychodziłem do walki z nim, to była moja dopiero
szósta walka zawodowa. I do tej pory mam rekord 7-1, 7 zwycięstw, jedną porażkę. W piątek będzie moja dziewiąta walka. Dziewiątka jest dla mnie szczęśliwą liczbą, także jestem pełen optymizmu. Tyle. Jeśli wszystko o zawodowstwie, porozmawiamy trochę o występach amatorskich. Jesteś aktualnym mistrzem Polski z 2016 roku z Kartus. Jesteś wicemistrzem świata, wicemistrzem Europy. Powiedz mi, jak ty znajdujesz czas na pogodzenie walk zawodowych, nagrywania płyt i jeżdżenia po koncertach i jeszcze do tego dokładasz amatorskie, gdzie no jednak cały czas trzeba być w sztosie, tak? Cały czas trzeba być w formie. No właśnie nie wiem do końca, jak to robię. Czasami się czuję strasznie przemęczony, innym razem czerpię niesamowitą radość z tego wszystkiego, bo po prostu lubię, jak się coś dzieje, nienawidzę takiej zamuły. Traktuję to jako pracę, jako pasję. Jedno napędza drugie, tak? Branża muzyczna napędza moje kontrakty zawodowe. Zwycięstwa w zawodach napędzają mi ludzi na sekcji, którą prowadzę od ładnych paru lat. No trzeba niestety coś wybrać, zwłaszcza, że im jesteśmy starsi, tym troszeczkę zmieniają się te priorytety. No bardzo chciałbym zmienić trochę swoje życie, ale przyzwyczaiłem się do tego, jak jest i na razie tak jest. Cieszę się tym, co jest na razie i... No ale powoli już patrzę w przyszłość, tak? Gdzie będę za te 3-4 lata, to trzeba mieć gdzieś na horyzoncie. Okay? Muzycznie troszeczkę ostatnio mniej nagrywam, z racji tego, że prowadzę sporo zajęć indywidualnych, grupowych, plus moje treningi powodują po prostu to, że jestem zmęczony i nie mam już takiej wieczorem takiej fazy, że o kurczę, beat, kartka, długopis i siedzimy do 4 rano, tak, i piszemy teksty, bo rano trzeba wstać, o 8 ktoś już czeka na mnie na trening, tak. No. No właśnie, powiedz mi teraz tak, czysto pytanie zawodowe, to twoją główną pracą jednak jest sport, czy jednak jest muzyka? Jak to wygląda teraz? W tej chwili główny akcent poszedł na treningi indywidualne, treningi grupowe i moje własne starty, głównie w walkach zawodowych, tak? Przełożyłem ten akcent. Aktualnie startuję w walkach amatorskich, startuję tylko w formule kicklight, ponieważ jest to pozornie przynajmniej mniej kontuzyjna dyscyplina od K1 czy full kontaktu. Po drugie, no jestem aktualnym wicemistrzem świata, więc mam obowiązki względem kadry Polski. Po trzecie, jest to dalej jakaś tam przygoda, wyjazdy i tak dalej. Jadę ze swoimi uczniami na zawody, więc przy okazji też walczę. No i tak, kurczę. Ale bardziej to zawodowstwo mnie interesuje, bo jak mam się obijać za darmo gdzieś tam na Mistrzostwach Polski w K1 za przysłowiowy medal i dyplom, no to kurczę, już mi się nie chce. Już naprawdę w domu mam tych kurczę trofeów tyle, że w przedpokoju, który ma 15 metrów długości, nie ma gdzie tego stawiać już, nie? Na szafach. Także jakby nasyciłem tą swoją potrzebę udowodnienia sobie jako młody facet, że jestem coś wart, zdobywając różne tytuły w amatorstwie. Teraz po prostu chciałbym jeszcze, żeby za tymi moimi sukcesami poszły pieniądze. Szukam też sponsorów, oczywiście dziękuję prosto za wspieranie mnie w mojej drodze sportowej cały czas. Natomiast furtka jest otwarta dla innych branży, także jeśli ogląda nas ktoś, kto jest zainteresowanym wejściem we współpracę, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Znajdziecie mnie na Facebooku, mój oficjalny profil Juras Jurek Wroński. Piszcie, możemy się dogadać co do współpracy. No, mały procencik dla mnie będzie za to wszystko. Zostawię ci lemoniatkę w Gringo Barze. Lokacja produktu, widzę, też jest. Powiedz Juras, ostatnie pytanie już. Było dużo artykułów, jacy sportowcy mogliby wejść do MMA. No muszę wspomnieć o MMA, no, nazwa portalu czegoś zobowiązuje. I zawsze byłeś wymieniany w tych, załóżmy, top 5, top 3, top 10 zawodników, którzy najwięcej by mogli wnieść tej świeżości, powiewu i przede wszystkim widzów zainteresowania, tak? Powiedz mi, czy gdyby pojawiła się propozycja twojej walki na stadionie na przykład, jako twój debiut, co byłoby mega wyzwaniem, podjąłbyś się tego? Pła. Wszystko zależy z kim, za ile i ile miałbym czasu na przygotowanie się. No ja jestem kickbokserem, to wiadomo w jakiej płaszczyźnie ja się specjalizuję.
Nigdy nie lubiłem się bić na glebie. Zawsze, nawet jak byłem dzieciakiem i były solówy gdzieś w szkole czy na podwórku, to żeśmy się tłukli na stojaka, tak? W stójce. I dla mnie takie przewracanie się, no zawsze się jakoś źle kojarzyło, tak? Nigdy nie trenowałem zapasów ani judo, zawsze dobrze lutowałem w ryj, tak? To są moje predyspozycje, więc zależy z jakim przeciwnikiem. No, kiedyś była taka walka Marcin Parcheta kontra Rafał Jackiewicz dla KSW i oni w ogóle nie zeszli do parteru ani razu, więc gdybym miał stoczyć taką walkę, to jeszcze okej, tak? Jakbym miał dostać jakiegoś mistrza świata w jiu-jitsu. Damiana Janikowskiego na przykład, zapaśnik. I zostać zduszonym na glebie, to za bardzo, no po co taką walkę brać? Wiadomo, że szanse byłyby nikłe, bo to trzeba by trafić pierwszymi trzema mocnymi ciosami, a jak nie trafisz, to ci gościu przyklei do siebie, zglebuje i będzie cię dusił tam, tak? No więc teraz możesz sobie sam odpowiedzieć na pytanie. No, na razie się nie zamierzam przynajmniej przebranżawiać, no bo mam kontrakt z DSF-em. Zobaczymy, kontrakt obowiązuje rok, zawodnicy w MMA też są starzy, tak? Aczkolwiek wolałbym gdzie indziej się widzieć niż jako 43-latek czy 45-latek wchodzący do ringu z rozwalonymi kolanami, z bólem pleców, na jakichś blokadach i tak dalej. Wiadomo jak to wygląda. To nie jest sport dla starych ludzi. Ja jestem jeszcze przed 40, brakuje mi jeszcze 4 lata do 40 urodzin i czuję się świetnie, tak, na razie. No ale im człowiek starszy, no to trzeba mądrzeć, a nie głupieć i wybierać mądrze, po prostu długofalowo. Okay, dzięki serdecznie za wywiad. Powodzenia w piątek, widzimy się na gali. Was wszystkich zapraszam na halę koło DSF 9 i oraz w walce wieczoru. Pierwszej walce wieczoru. Biletów już nie ma do kupienia, ale możecie oglądać galę na żywo na N-Sport Plus. Chyba od godziny 19 albo od 20 w piątek będzie już transmisja na żywo głównej tej karty wieczoru. Trzymajcie za mnie kciuki. Biało-czerwone serce. Wygrywamy walkę z Portugalczykiem i lecimy dalej.